Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie z Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. Szczególnie ciepło witam dzisiaj wszystkie dzieci, bo dzisiaj kochani są Mikołajki, o tym wszyscy wiedzą. Mam nadzieję, że jesteście gdzieś tam po drugiej stronie tych ekranów. Ja wiem na pewno, że jest tam mały Andrzej, Max, Mikołaj i mała Janinka i bardzo serdecznie Was z tego miejsca, kochani, pozdrawiam. Moi drodzy, dzisiejszy koncert to granie i pomaganie. Gramy i wspieramy Józefowską akcję Gwiazdobranie i Dawanie. W opisie tego koncertu znajduje się link do zbiórki publicznej. Tutaj nie ma złych gestów. Każdy grosz to ogromna pomoc dla dzieci z terenu Józefowa, będących pod opieką Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Kochani, ponieważ to wyjątkowy koncert, chciałam go również zadedykować wszystkim organizatorom, współorganizatorom i partnerom właśnie Gwiazdobrania i Dawania. Jesteście niezwykle dzielni, kochani. W tych trudnych czasach udało się zrobić tę zbiórkę i ona jeszcze potrwa do 6 Koła jakieś 3 godziny temu przyjechał, przywiózł naszych fantastycznych artystów i te piękne instrumenty i wszystko to, co dzisiaj będzie się działo na naszej scenie. Moi drodzy, dla Was wszystkich najpiękniejsze życzenia Ania Broda z zespołem. Historie czarodziejskie dzieją się w białym mieście. Tam za wysoką bramą elfowa żyje brać. Historie czarodziejskie dzieją się w białym mieście. Tam za wysoką bramą elfowa żyje brać. Elf jest dzielny jak lew, elf to dobry przyjaciel. Marzę często przed snem, że go kiedyś zobaczy. Elf jest dzielny jak lew, elf to dobry przyjaciel. Marzę często przed snem, że go kiedyś zobaczę, zobaczę, zobaczę. Na jednorożcach po lasach jeżdżą w wysokich obcasach i noszą długie włosy złote jak zboża kłosy. Bo elf jest dzielny jak lew, elf to dobry przyjaciel. Marzę często przed snem, że go kiedyś zobaczę. Elf jest dzielny jak lew, elf to dobry przyjaciel. Marzę często przed snem, że go jedzą same rośliny, okropnie lubią maliny i uwielbiają bale, tańce i sok z nektary. Elf jest dzielny jak lew, elf to dobry przyjaciel. Marzy często przed snem, że go kiedyś zobaczy. Elf jest dzielny jak lew, elf to dobry przyjaciel. Marzy często przed snem, że go kiedyś zobaczy. Thank you.
jak lęk, to dobry przyjaciel. Marzę często przed snem, że go kiedyś zobaczę. Jest dzielny jak lew, elf to dobry przyjaciel. Marzy często przed snem, że go kiedyś zobaczę, zobaczę. Witajcie, witajcie. Przywitaliśmy się piosenką o elfie, bo ta historia z Mikołajem, chociaż w czasach prawdziwego Mikołaja, tego Mikołaja biskupa, który jest patronem żeglarzy, który miał pastorał, siwą brodę i był postacią historyczną, czyli tak naprawdę, naprawdę można znaleźć w starych księgach informacje na temat Mikołaja biskupa. No, nie wiem, czy jemu się śniły elfy, ale teraz w naszych czasach historia trochę inaczej wygląda, dlatego że elfy na pewno pomagają wam zasnąć. Spotykałam się wielokrotnie z dziećmi, które mi o tym mówiły. A teraz, kiedy nie możemy się doczekać świąt, bo ten moment przed świętami jest cudowny, czekamy na coś, co się wydarzy. To po prostu rośnie takie napięcie i atmosfera. I za chwilę znajdziemy dużą paczkę, albo kolorową paczkę, albo wielką paczkę, albo 100 paczek, albo 2 paczki pod choinką. I oczywiście, żeby te paczki znalazły się w naszym domu, potrzebne są elfy. Poza tym elfy są stworzeniami właśnie, które potrafią jeść same maliny, jak nie ma nic innego. Potrafią jeździć na jednorożcach, których nie ma w naszych lasach. Potrafią to robić. Mają długie włosy lub krótkie, tak jak ja. Są elfy z krótkimi włosami. I znają też historie zwariowane, takie jak ta. Teraz będzie piosenka o Mikołaju. Piosenka o Mikołaju
została wymyślona kiedyś przed spotkaniem z dziećmi i jest piosenką, w której rzeczywiście nie tylko Mikołaj jest postacią historyczną, ale nie wiem, czy wiecie, że jest też patronem żeglarzy i wszystkich, którzy marzą. I ta piosenka brzmi tak. Kto ma takie dobre ręce? Kto nie mieści się w piosence? Łatwo zdradnąć, prosta sprawa. To zagadka Mikołaja. Mikołaja. Kto ma takie dobre ręce? Kto nie mieści się w piosence? Łatwo zgadnąć, prosta sprawa, tu zagadka Mikołaja. Mikołaja. Siwa broda i pastorał to Mikołaj. Ktoś zawoła, opiekunem jest żeglarzy, ojciec wszystkich, którzy marzą. Siwa broda i pastorał to Mikołaj. Ktoś zawołał, opiekunem jest żeglarzy oraz wszystkich, którzy marzą. Mróz za oknem srebrzy drzewa, ktoś kolędy cicho śpiewa, ktoś prezenty nam przynosi, znajdziesz wszystko, o co prosisz, o co prosisz. Mróz za oknem srebrzy drzewa, ktoś kolędy cicho śpiewa, ktoś prezenty nam przynosi, znajdziesz wszystko, o co prosisz, o co prosisz. Siwa broda i pastura w tu Mikołaj. Ktoś zawołał, opiekunem jest żeglarzy oraz wszystkich, którzy marzą. Siwa broda i pastura w tu Mikołaj. Ktoś zawołał, opiekunem jest żeglarzy oraz wszystkich, którzy marzą. Siwa broda i pastura to Mikołaj. Ktoś zawołał, opiekunem jest żeglarzy oraz wszystkich, którzy marzą. Siwa broda i pastura to Mikołaj. Ktoś zawołał, opiekunem jest żeglarzy oraz wszystkich, którzy marzą.
Wracając do tematu elfów. Elfy można rozpoznać po tym, takie elfy, które gdzieś przemykają się w naszym życiu codziennym. Możecie je spotkać po prostu czasami, jak za długo na przykład stoicie na przystanku albo gdzieś, nie wiem, idziecie jakąś drogą w mieście, w lesie, w różnych miejscach. Można spotkać na przykład osoby, które grają na dziwnych instrumentach. I to nie są, wiecie, takie zwykłe instrumenty. Cymbały na pewno są instrumentem, na którym grają elfy, ale też pan Jacek, bo tutaj teraz wam szybko przedstawię wszystkich. Na perkusji gra Kuba, na tym dziwnym instrumencie właśnie elfickim na pewno. I chciałabym, żebyście sami w ogóle wymyślili nazwę tego instrumentu. Nie powiem wam, jak się nazywa, bo to jest właśnie tak trudne elfickie słowo, że trzeba po prostu cały grudzień ćwiczyć elficki język, żeby na koniec grudnia umieć powiedzieć tą nazwę. Więc no zobaczcie, no przecież to nie wygląda ani jak klarnet, ani jak saksofon. To jest bardzo coś dziwnego. Ma taką nóżkę jeszcze w ogóle tutaj na dole. I kiedy pan Jacek na tym gra dzisiaj, to ja mam wrażenie, że wszystkie dobranocki z mojego dzieciństwa do mnie wracają. No oczywiście pani Iwonka, to ewidentnie widać, że jest elficzką, bo przecież no po prostu kolor włosów tutaj, błękit oczu, to jest naprawdę, to jest klasyczna elficzka, która mieszka jeszcze w takim drewnianym domku w lesie i tam mieliśmy prób. Ja próbuję czasami nie być elficą, ale jak widzicie, nawet jak obcięłam włosy, to dalej wychodzi ze mnie elficka natura, czyli nie mogę wytrzymać i teraz muszę po Mikołaju od razu zagrać piosenkę o elfach wschodnich. Są różne rodzaje elfów. Elfy wschodnie powstały w czasie też spotkania z dziećmi, bo dzisiaj w ogóle w koncercie są piosenki. Nie będę tak długo gadać, ale powiem wam, że te piosenki powstały właśnie, kiedy spotykałam się z dziećmi przez kilka lat na warsztatach. I naprawdę z tych warsztatów, po tych warsztatach zostały piosenki, które zostały nagrane przeze mnie z zespołem, z tymi ludźmi zresztą. Więcej nawet tych ludzi było, ale dzisiaj się tylko tyle zmieściło do naszego elfickiego programu. Więc ta piosenka o elfach wschodnich powstała z dziećmi, które ze mną bawiły się muzyką i słowem w okolicach Białowieży, w Teremiskach. Pamiętam to dokładnie. Tam powstały elfy wschodnie. Gdzie mieszkają elfy wschodnie, w dziuplach, gdzie kąciki drobne, i na chmurach, i na kwiatach, w eleganckich, świetnych szatach. Elfy wschodnie mają spodnie, peruki bardzo modne. Elfy wschodnie mają spodnie, peruki bardzo modne. Elfy wschodnie mają wielkie domy, drzwi dębowe, dach ze słomy. Ukrywają się przed smutkiem, gdy usłyszą pierwszą nutkę. Elfy wschodnie mają spodnie, peruki bardzo modne. Elfy wschodnie mają spodnie, peruki bardzo modne. Mają spodnie, peruki bardzo modne.
No i teraz po Elfach Wschodnich będzie piosenka o choince. Tę piosenkę to chyba w zasadzie wymyśliłam bardziej tak sama, ale oczywiście musiałam ją wymyślać patrząc na jakieś po prostu takie słodkie osóbki, które spotykam czasami w przedszkolach. W przedszkolach jak je spotykam, to te osóbki takie małe właśnie, Marysie, Stasie, Jasie i Kasie, one są tak urocze, ponieważ najczęściej właśnie spotykamy się rano o 9 i one są zaspane i są w rajstopkach, bo w ogóle tak dopiero prawie wyszły z łóżek. Są elfami takimi 200-procentowymi, można powiedzieć, że są elfickimi dzieciaczkami, takimi malutkimi. I patrząc na te dzieci, wymyślam takie piosenki jak ta o choince, która jest naszą taką leśną opiekunką. Przyszła do nas prosto z lasu, rozgościła się w pokoju. Idą święta, powiedziała i najpiękniej się ubrała. Przyszła do nas prosto z lasu, rozgościła się w pokoju. Idą święta, powiedziała i najpiękniej się ubrała. To choinka zielona dla każdego człowieka niesie światło i miłość nasza leśna opieka. To choinka zielona dla każdego człowieka niesie światło i miłość nasza leśna opieka. Nasza leśna opieka, nasza leśna opieka. Orzechowe ma kolczyki i anielskie głosy słowy, łańcuch życzeń w dobrym darze, jak obyczaj stary każe. Orzechowy ma kolczyki i anielskie głosy słowy, łańcuch życzeń w dobrym darze, jak obyczaj stary każe. To choinka zielona dla każdego człowieka niesie światło i miłość nasza leśna opieka. To choinka zielona dla każdego człowieka niesie światło i miłość nasza leśna opieka. Nasza leśna opieka, nasza leśna opieka. Nasza leśna opieka, nasza leśna opieka.
Tak. Choinka. Nie wiem, czy dzisiaj, czy w tym roku choinka, właśnie jakiej wielkości będzie choinka w moim domu, bo troszeczkę mieszkam teraz w mniejszym domku i zastanawiam się, gdzie właśnie wstawić choinkę. Nawet można by wymyśleć taką grę i zabawę. Gdzie w takim małym mieszkaniu, gdzie jest bardzo dużo instrumentów, bardzo dużo książek, bardzo dużo krzeseł, łóżek i roślinek, które rosną, bo bez roślinek sobie też nie wyobrażam właśnie życia, no to gdzie jeszcze wstawić tam choinkę? Chyba, że się umówię z jakąś rośliną, że ona na przykład zgodzi się na to, ta roślina w doniczce, że będzie naszą choinką. Myślicie, że to dobry pomysł? To mam nadzieję, że dacie mi znać. A teraz będzie piosenka Pod zieloną sosną, piosenka o mamie. To jest taka piosenka, którą sama sobie napisałam z pomocą dzieci. Bo wiecie, trzeba też dbać o własne interesy i nie można za długo czekać, bo może nigdy taka piosenka by się nie pojawiła i ja postanowiłam wyjść naprzeciw tym potrzebom. A poza tym dobrze zapamiętajcie, piosenka o mamie, dla mamy, z mamą w roli głównej, naprawdę może zdziałać cuda. Może zdziałać więcej niż Mikołaj, może zdziałać więcej niż choinka z 10 elfami. Także spróbujcie zapamiętać tę piosenkę. Ona jest bardzo szybka. Pod zieloną sosną stoi moja mama, czerwony kurale na liściach układa. Pod zieloną sosną stoi moja mama, czerwony kurale na liściach układa. Mamo, powiedz jeden raz, kto cię kocha jak ty nas. Mamo, 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 powiedz jeden raz, kto cię kocha. Brzegiem jeziora spotkała potwora. Wychodź szybko z wody, bo masz zimne nogi, bo masz zimne nogi. Nad brzegiem jeziora spotkała potwora. Wychodź szybko z wody, bo masz zimne nogi, bo masz zimne nogi. Mamo, powiedz jeden raz, kto ci kocha jak ty nas. Mamo, 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 powiedz jeden raz, kto ci kocha. Thank you.
momencie jestem potrójną mamą, więc po prostu musiałam to tak z przytupem zaśpiewać. A teraz będzie piosenka, przedostatnia już nasza. Piosenka jest taka kwestia, czy piękna jest bestia. I to jest takie filozoficzne dla was pytanie. Ja je rozważam, w zasadzie okazuje się, od dzieciństwa. I kiedy zaczęłam pisać piosenki dla dzieci i bawić się muzyką i słowem z dziećmi, to okazało się, że temat pięknej i bestii, choć taki już można powiedzieć, że ograny, bo to już taka bajka, która już i Disney i w ogóle, no nie wiem, no i w teatrze widziałam taką baśnię, to ciągle porusza mnie ta symbolika, że ktoś, kto z pozoru może wyglądać na taką strasznie brzydką i niefajną osobę w środku, najpierw go nie znamy i myślimy, że on jest taki niefajny. A potem okazuje się, że w środku, pod tymi warstwami, tak jak u ogrów, pod tymi warstwami kryje się bardzo coś pięknego. Dlatego będzie piosenka o bestii, o kwestii, jest taka kwestia. Taka kwestia, czy piękna jest bestia, czy w strasznym potworze zakochać się możesz, zakochać się możesz. Co widzimy, gdy w lustro patrzymy, to tylko odbicie złych zaklęć i życzeń, złych zaklęć i życzeń. Czarować strasznego potwora trzeba patrzeć prosto w serce. Raz, dwa, trzy i więcej. Raz, dwa, trzy i więcej. Teraz będzie piosenka o zimie i przejdę sobie do pianinka, bo właśnie jak jest zima, zresztą w kalendarzu trochę przesuniemy się do czasu karnawału, bo chciałam wam zostawić też na koniec taki akcent, który będzie akcentem tanecznym i będzie wam się przypominała ta piosenka, jak już przejdą święta, no bo wiadomo, że teraz mamy adwent, teraz czekamy na święta. Więc to jest element, który wykorzystacie sobie, jak święta już miną i będziecie chcieli już tylko tańczyć, tańczyć, tańczyć. I
Oczywiście w zimę wiadomo, że jak już tak się rozkręci zima, to cymbały się rozstrajają, bo są wrażliwe na temperaturę, dlatego przejdę do tego drugiego instrumentu, bo właśnie jeśli wy będziecie chcieli też grać takie koncerty ze mną lub beze mnie, to pamiętajcie, że jak już jest tak minus 5, minus 10, to wtedy wybieramy te instrumenty, które się nie rozstrajają. Zima powstała w wielu zresztą miastach, miasteczkach, wioseczkach. Zima za nos trzyma, zawieru. Krok, ale ptak śpiewa tak, chociaż inny mam skrzydełka, lubię palę w karnawale i dlatego luty chwalę. Ale ptak śpiewa tak, chociaż inny mam skrzydełka, lubię palę w karnawale i dlatego luty chwalę. Skrzydełka, lubię pale w karnawale i dlatego luty chwalę. Ale ptak śpiewa tak, chociaż nie mam skrzydełka, lubię pale w karnawale i dlatego luty chwalę. I dlatego luty chwalę. I dlatego luty chwalę. Dziękujemy bardzo.
I zazwyczaj są tutaj brawa. My Państwa i tak słyszymy. Dziękujemy Wam pięknie, drodzy i kochani. Dbajcie o siebie, dobrego czasu. Tutaj dostałam sygnał. Dobrego czasu, dobrych przygotowań do świąt. Ania Broda z zespołem. 3, 4. O, nie po raz ostatni, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni w Józefowie, kochani. Dziękujemy pięknie. Dobranoc, do zobaczenia.